dla wszystkich Polaków. To święto, tym przypominamy sobie o niepodległości i dziękujemy Bogu i ludziom za wolność. To dobrze, że spotykamy się w naszej prastarzej bazylice, która od wieków gromadzi ludzi, którym patriotyzm nigdy nie był obcy. Gromadzimy się w murach świątyni, której przez wieki nasi praojcowie wznosili modlitwy o wolność, powodzenie dla ojczyzny. Dzisiaj spotykamy się podobnie. Rozpoczynamy Eucharystię, w której będziemy Pana Boga prosić o Jego błogosławieństwo dla naszej ukochanej ojczyzny. Panie ministrze, co dla pana oznacza dzień 11 listopada? No przede wszystkim troska o ojczyznę. To jest wspomnienie dnia, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, ale odzyskanie niepodległości to jest zadanie na lata. I za każdym razem trzeba o nią się troszczyć. I dzisiejszy dzień jest takim dniem też przypomnienia o tym, że obecnie patriotyzm to jest uczciwa praca, troska o rozwój gospodarczy, troska o tych najbiedniejszych. I to jest też dzień, w którym przypominamy i wychowujemy młode pokolenie, ucząc ich patriotyzmu i odpowiedzialności za ojczyznę. Nie od przypadku spotykamy się tutaj przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. No, rola marszałka Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości jest przeogromna. Jest niejako symbolem odrodzonej się ojczyzny, no, prawie już przed 100 laty, więc postać marszałka no, jest szczególnie bliska stąd i obecność tu tak licznie zgromadzonych Pułtuszczan przy tym pomniku. Dowódca Pułtuskiego Oddziału Strzelców, jednostki strzeleckiej 13-13, Akademii Obrony Narodowej, dr Robert Dyna, meduje. Pododdział gotowy do uroczystego przestrzenia. Co pan? Stoj! Wad! Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego Strzelec, Organizacji Społeczno-Wychowawczej, Przyrzekam przez całe me życie dobro Rzeczpospolitej Polskiej. Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie. Niepodległości jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej do ostatniego tchu. A wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam. Powinności mojej jako strzelca. Dobrą wolą i wiarą wypełniać. Prawo
prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać. Prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać. Polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim zważyłem. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim zważyłem. A przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem. A przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem. I honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. I honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. O! Przyrzeczeniu! Pan z wami. Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyźnie, niech wam udzieli swego błogosławieństwa, abyście mogli godnie wypełnić strzeleckie powołanie. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako strzelcy w trudnej służbie dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Amen. Duch Święty, Duch męstwa i rady, niech wam pozwoli godnie i z honorem spełniać wasze strzeleckie obowiązki. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pododdziały, baczność, pododdziały i spocznij.